Otwiera się furtka i wychodzi niemiecki oficer porucznik Hans Zimmer. Towarzyszy mu podoficer. Kapitan Jaworski salutuje. Jesteśmy polskimi żołnierzami i zgodnie z podpisanymi porozumieniami mamy zająć Golub. Niemiecki oficer powrócił za bramę, by powiadomić swojego przełożonego o sytuacji na przejściu granicznym. Rozkaz przełożonego był jasny. Otworzyć bramę. Do bryczki, która zbliżała się do bramy, podszedł uśmiechnięty i radosny burmistrz Golubia Fańczygolus. Witam, witam panie generale i nasze ukochane Wojsko Polskie, 148 lat wyczekiwane. Panie generale, naszym staropolskim zwyczajem długo czekaliśmy, aż zawitał żołnierz polski na naszej ziemi. Witamy w Polsce chlebem i solą. Przyjmuję ten chleb jako najświętszy dar tej ukochanej polskiej ziemi. Bóg sprawi, że mąki nigdy nie zabraknie i że głodu żaden Polak już nie dozna. Miłujmy tę ziemię, bo za nią wielu krew przelało. Brońmy jej, żeby żaden zaborca więcej jej nie zdeptał. Tu jest Polska. Tu była Polska. I pozostanie na zawsze. Witaj o roku ów. Roku 1920 i 2020. Roku, który przyniosłeś nam wolność, jutrzenkę, tak długo przez pokolenia wypatrywanej.